Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska Odero i oczywiście mój kanał. I proszę Państwa, horoskop dla osób, horoskop z kart tarota, bo to ważne, dla osób spod znaku barana. Więc drogie barany, skoncentrujcie się teraz na swoich kartach, na maj 2019 roku i oczywiście na mnie. I teraz ja też się na Was skoncentruję. Pozwolicie, że zamknę na chwilę oczy i zadaję kartom pytanie. Jak się potoczy życie baranów w maju 2019 roku? Co powinni robić? Na czym koncentrować swoją energię w poszczególnych sferach życia? Jak to będzie wyglądało u baranów? I już, drogie barany, patrzę, co tutaj wychodzi. No ja bym powiedziała, bardzo zmienny miesiąc, przynajmniej z przełożenia, ale zaraz będę o wszystkim tutaj tłumaczyła. Pierwsza karta odchodzi, do przeszłości odchodzi czwórka pucharów. Czyli akurat z tego powinniśmy być zadowoleni, bo to odchodzą różnego rodzaju iluzje, różnego rodzaju fałszywe Wasze spojrzenia na różne sytuacje, widzenie czegoś nie tak, jak jest w rzeczywistości. Bardzo dobra karta, sąd ostateczny, mówiąca o tym, że ten miesiąc będzie szybki, trzeba szybko działać, ale troszeczkę ją wyhamowuje karta eremita, więc dwie przeciwstawne karty. Sąd ostateczny, działaj szybko, eremita powoli, długoterminowo. Więc jak ja bym do tego podeszła? Ja bym do tego podeszła, że to chodzi, załatwiaj szybko stare sprawy. Przepraszam, nie pozwól, żeby one blokowały Ci nowe rzeczy, nowe działania. W ten sposób. Idziemy dalej. I teraz baran i sprawy uczuciowe. Baran, maj 2019 roku, sprawy uczuciowe. Baran i sprawy finansowo-zawodowe. I baran i sprawy związane ze zdrowiem. I już, kochane barany, sprawdzam, co tu Wam karty pokazują. O, drogie barany, uważam, że karty na sprawy uczuciowe są przepiękne. Pierwsza karta, paś mieczy, ósemka buław i szóstka buław. Czyli po pierwsze, na pytanie, czy będziecie miały, drogie barany, powodzenie, no te karty pokazują bardzo duże powodzenie. Przy paziu mieczy nawet bym powiedziała, że powodzenie u osób młodszych, tak? Młodszych, ale bardzo inteligentnych, i wszystko to, co jest związane z nauką, kursami, sprzyja Wam poznawaniu tej odpowiedniej osoby, oczywiście jeżeli jesteście wolne. Jeżeli jesteście niewolne, to stety albo niestety też Wam nauka, wszystkie miejsca związane z wiedzą będą sprzyjały. Natomiast kochani, no, czy będziecie wchodzili w romanse, czy nie, to od Was zależy. I teraz tak, naprawdę jest szansa na bardzo fajny związek. Co prawda są tutaj bardzo silne buławy, ósemka buław, szóstka buław. Szóstka buław też sprzyja poznaniu kogoś na świeżym powietrzu. Natomiast buławy mówią, że te wszystkie relacje będą bardzo ogniste, czyli bardzo duże, silne przyciąganie fizyczno-seksualne. No i a jak się ma to do stałych związków? Ten układ mówi o bardzo dużej płodności. Więc jeżeli, drogie barany, chcecie powiększyć rodzinę w maju, to ja bym powiedziała wow, znaczy powiększyć, może nie powiększyć, ale zajść w ciążę, to bym powiedziała wow, super. Natomiast jeżeli nie chcecie zajść w ciążę, no to jestem za tym, żeby po prostu no, stosować różne metody, aby nie zajść w ciążę. Generalnie wiele rzeczy będzie szło po Waszej myśli, ludzie Was będą lubili, wiele radości też z dzieci. Czyli na razie wow. No i patrzymy na sprawy zawodowo-finansowe. No bym powiedziała tak, początek miesiąca w sprawach zawodowo-finansowych nieciekawy. Piątka pucharów to są jakieś rozczarowania, ale tutaj też bym powiedziała wylane puchary, czyli bym powiedziała, część pucharów jest wylanych. Co to oznacza? To oznacza, że pewnie w kwietniu wydaliście zbyt dużo pieniędzy, albo po prostu jesteście na majowym weekendzie, gdzie też wydaliście za dużo pieniędzy i po prostu no,
ten miesiąc rozpoczniecie nie z takim budżetem czy radością finansową, jakbyście chcieli, co zresztą potwierdza czwórka pucharów, o której już dzisiaj mówiłam, była z przełożenia, czyli iluzje, jakieś takie, no, nie takie spojrzenie jak trzeba. Ale plus jest taki, że ostatnią kartą jest trójka denarów. Jest to moja ulubiona karta, jeżeli chodzi o blotki Arkana Manłe w tarocie. Ona symbolizuje, kochani, farta, szczęście, więc naprawdę co by się nie działo, ile tych pieniędzy wydacie, zmarnotrawicie, upłynnicie, to i tak wyjdzie na wszystko na Waszą korzyść i pieniądze na inne przyjemności, cudowności będą się znajdowały. Natomiast jak te karty przełożyć na sprawy zawodowe? Na sprawy zawodowe, bym powiedziała, możecie być rozczarowani jakąś relacją zawodową, możecie czuć się w czymś pominięci, może ktoś być przed Wami, a myśleliście, że będzie za Wami. Natomiast tak czy inaczej, nawet jeżeli byście zawodowo nie osiągnęli tego, co byście chciały, to ta trójka denarów mówi, wszystko się dzieje tak, jak powinno, być może na długi czas nie byłoby to dla Was korzystne. Natomiast uważajcie na jakieś zakulisowe rozmowy w pracy i też nie wchodźcie w jakieś plotkowanie. No i teraz patrzymy odnośnie zdrowia. Odnośnie zdrowia nie wyszły złe karty, wyszła czwórka buław, czyli generalnie jest to karta stabilizacji, ale ta karta stabilizacji odchodzi do przeszłości. Czyli bym powiedziała, jakieś dolegliwości będziecie mieli, ale czy groźne? Na pewno nie widzę, że groźne. Z tym, że przy eremicie bym powiedziała dolegliwości z przeszłości, czyli coś, co już na coś chorowaliście, co się może odezwać, może to być, nie wiem, nie sądzę, żeby alergia, ale też może być, ale coś, co jest na przykład cyklicznie raz na jakiś czas się odzywa. No i generalnie na pewno w tym miesiącu powinniście zwrócić o nogi, zadbać o nogi, zadbać być może w aspekcie estetycznym, zadbać w efekcie zdrowotnym, zatroszczyć się o stawy i mięśnie nóg i generalnie jest pokazane, że to, co może Wam doskwierać, to najprawdopodobniej podwójne organy. I miłe barany, jeszcze wyciągnę dla Was przesłanie z kart anielskich, przesłanie na maj, co aniołowie mówią, co Wam podpowiadają. I już sprawdzam boski porządek. Boski porządek, Archanioł Raguel mówi, wszystko jest w tej chwili tak, jak powinno być. Spójrz poprzez iluzję, czwórka pucharów, zobaczcie jak to się wszystko zgadza i zobacz leżący pod nią porządek, czyli proszę Państwa, boski porządek, czyli to, co ma się dziać w tym miesiącu, będzie się działo, nawet jeżeli nie będzie od razu to po Waszej myśli, to później zaowocuje dobrymi zmianami. I takiego radosnego, wspaniałego miesiąca Wam życzę. Jeżeli ktoś by chciał dla siebie zamówić odczyt z kart tarota, wróżbę, to oczywiście może się ze mną skontaktować. Moja strona to www.tarot-warszawa.pl lub telefon 608 626405. Również zapraszam Państwa na moje programy, które są na żywo. Będzie można do tych programów dzwonić. Dziękuję i radosnego maja.